Witajcie, o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracam do tematu podróży przez historię objawienia i wszystkie formy Bożego Słowa, które gdzieś się pojawiają w Biblii, pojawiały się w historii. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o psalmach. Psalmy są taką wyjątkową księgą, dlatego, że jest to księga, po pierwsze, usystematyzowana, co myślę, że jest ważne. Bardzo wielu chrześcijan uważa, że po prostu jest to kolekcja 150 pieśni, które gdzieś tam sobie funkcjonują na zasadzie jakiegoś takiego luźnego zbioru. Yy, mamy pięć ksiąg w, samym, w samych psalmach. Yy, nie będę może jakoś tak super rozwijał tego wątku, jak one są uporządkowane, ale generalnie zaczynają się od pieśni królewskich, związanych jakby z inauguracją królestwa, związanych z Dawidem. <laughs> Przepraszam, związanych z takim bardzo, można powiedzieć, optymistycznym spojrzeniem na, na króla, na życie, na historię z Bogiem. Potem idą w dół. Potem idą w dół aż do takich pesymistycznych psalmów gdzieś tam w okolicach 70., 80. psalmu, pytań Boże, gdzie jesteś, psalmów związanych z niewolą babilońską. I, I to jakoś wychodzi. Znaczy, wychodzi w tym sensie, <coughs> przepraszam, że, że te psalmy jakby zaczynają znowu uzyskiwać pewną nadzieję yy, związaną, można powiedzieć, z nowym wyjściem, to znaczy, z takim nowym albo nowym wejściem do świątyni, nowej jakiejś świątyni, której jeszcze nie ma, ale gdzieś w związku z tym, że Izrael wraca z tej niewoli, to gdzieś trochę przewiduje, że jakby Bóg odnowi. Generalnie kończy się uwielbieniem, kończy się nadzieją, kończy się takim oczekiwaniem na coś nowego. I yy, no właśnie. I, 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 I ciekawe jest to, że te psalmy tak naprawdę nie są chronologicznie zapisane. To znaczy, one są, yy, jakby ta edycja tych psalmów jest związana z pewnym nastrojem bardziej niż z czasem ich zapisania. Yy, co samo w sobie jest dosyć ciekawe. Znaczy, to jest o tyle ciekawe, że jakby. Pokazuje, że, że właśnie jakby w pieśniach nie jest ważne to, co byłoby pierwotnym momentem napisania księgi, ale ważne jest to, jakby gdzie ona nas prowadzi, gdzie nasze serce prowadzi, gdzie, wy, jakby w jaki sposób to serce się wyraża. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka ciekawa, że oczywiście psalmy no może nie oczywiście nie wiecie o tym, ale generalnie psalmy były najczęściej cytowanymi fragmentami. Starego Testamentu w Nowym Testamencie. I można zadać pytanie, dlaczego tak było. Myślę, że było tak, po prostu dlatego, że były tak naprawdę najbardziej znaną częścią Starego Testamentu na pamięć. Dlaczego? No, bo pieśni się zna. Po prostu znamy pieśni. Myślę, że gdybyśmy tak porównali, ile znamy pieśni chrześcijańskich, a ile znamy fragmentów Pisma Świętego na pamięć, to by się okazało, że pieśni chrześcijańskich znamy przynajmniej dwa, jak nie trzy razy tyle yy, na pamięć, co tekstów Pisma Świętego. Bo po prostu melodia to sprawia, że, że, że znamy, znamy ten tekst na pamięć. A więc w jakimś sensie można powiedzieć, że, że właśnie Księga Psalmów była tą księgą najbardziej znaną. Niekoniecznie mający największy autorytet, ale najbardziej znaną. W związku z tym tak dużo, wiel, tak, tak dużo dowodów na mesjańskość Chrystusa, Jezusa, właśnie pojawia się z Psalmów, bo po prostu ludzie znali psalmy. Resztę niekoniecznie tak dobrze znali. Reszta zwojów była gdzieś tam w synagodze, tak, do przeczytania kilka razy w ciągu miesiąca czy roku. Także jakby z definicji resztę Słowa Bożego znali znacznie mniej. Kolejna ciekawa rzecz to jest to, że właśnie jest to słowo natchnione, jest to słowo objawienia szczególnego, w którym poprzez, jakby ja powiedział, historię Izraela pojawiają się wątki mesjańskie, pojawiają się pewne jakby wykute w doświadczeniu wiary, pojawiają się pewne nadzieje związane z przyszłością. I oczywiście nie tylko przez te, żeby to było jasne, nie, 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 nie tworzę jakiegoś takiego naturalistycznego obrazu, że to po prostu sobie powstało przez doświadczenie. No myślę, że nie. Myślę, że te wątki, te, yy, te nadzieje były podsycane przez Ducha Świętego i On jakby aranżował takie, a nie inne okazje do napisania tych psalmów. Natomiast to, co ważne właśnie w psalmach, to, że było to pewnego rodzaju wyjątkowe, szczególne Słowo Boże. Dlaczego? Dlatego, że, że właśnie że wyrażało emocje, że to trafiało do serca, że jakby miało tą wiarę wzmacniać, wzmacniać i nieść poprzez docieranie do naszego stanu ducha. I yy, myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Bardzo często gdzieś nam się kojarzy Słowo Boże z jakimś takim trochę, z taką literą, z takimi, wiecie, jakimiś doktrynami, dogmatami, że to wszystko jest takie skomplikowane. I no przecież rzeczywiście, kiedy patrzymy na, nie wiem, listy apostoła Pawła, czy na jakieś poszczególne fragmenty nauczania Pana Jezusa z, z Ewangelii, no to rzeczywiście, czy już o, o objawieniu, nie mówiąc, świętego Jana, no to są to trudne fragmenty. Natomiast na słowo Boże bardzo często było bardzo takie, właśnie można powiedzieć, bezpośrednie, to znaczy trafiające do serca, mobilizujące, stawiające do pionu, napominające, wypłakujące się. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, że słowo Boże jest również właśnie takie, y, skierowane do serca. Druga bardzo ważna rzecz, to że kiedy patrzymy tak naprawdę na tematy poruszane w psalmach, to w zasadzie wszystkie tematy są poruszone w psalmach. Przez, od zwątpienia. I to takiego maksymalnego dołu, przez depresję, jakieś wołania, światełka nadziei, pouwielbienie, aż takie, wiecie, uwielbienie, że kipi, że, 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 że jakby nie jest w stanie wyrazić się w pełni. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jakby pokazuje taką bardzo ważną prawdę, główną, taką moim zdaniem, kiedy patrzę na psalmy, to znaczy, że w każdym stanie ducha możesz skierować się do Boga. Jakby sedno nie jest stan ducha, ale sedno jest, że masz się do Boga skierować. Jakby Bóg wytrzyma. Bóg wytrzyma Twój gniew, Bóg wytrzyma Twoje zgorzknienie, Bóg wytrzyma Twoją niewiarę, Twoją złość, yy, Bóg wytrzyma pytania. On to wszystko wytrzyma, on Cię przez to przeprowadzi, ale Twoim zadaniem jest skierować się do Boga. Kiedy patrzymy na Księgę Psalmów, to właśnie myślę, że ta księga jako taka, jako cała księga, Właśnie w jakimś sensie dowodzi tego. I kolejna, ostatnia myśl to, że Bóg przeprowadza. Bóg przeprowadza czasami psalmy, niektóre się kończą w bardzo przykrych miejscach. Wcale niekoniecznie kończą się zawsze pozytywnie. Czasami, jakby psalm jeden domaga się doczytania kolejnego, bo jakby on z definicji nie tłumaczy wszystkiego. Czasami, nawet niektóre myśli są na tej zasadzie, że no takie połowicznie dobre, że ktoś tam mówi, że tak, jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, pani, a ty mi odpłacisz. No wiemy z innych psalmów, że nie jest sprawiedliwy. Wiemy na przykład o Dawidzie, że tak naprawdę trochę przesadzał w niektórych psalmach, twierdząc, że jest sprawiedliwy, bo wcale nie był sprawiedliwy. Owszem, psalm 51 mówi. A więc w pewnym sensie, jakby musimy czasami doczytywać psalmy inne, żeby zrozumieć pełnię prawdy o naszym sercu. Natomiast, niezależnie od tego, że trzeba je doczytywać i znać wszystkie psalmy, to prawdą jest, że zawsze nasze serce powinniśmy przed Bogiem Wylewać. Nawet jeśli nie dojdziemy do trafnego wniosku, że tak powiem, za tym psalmem czy za tą modlitwą, to warto to robić, warto czytać psalmy, warto modlić się psalmami, warto je znać i warto wyrażać swoją wiarę właśnie poprzez te modlitwy. Tyle, jeśli chodzi o psalmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że właśnie stworzyłeś emocje, że możemy te emocje wylewać przed Tobą. Daj nam się nigdy nie, nie wahać. I robić to odważnie i uczciwie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.